Cześć i czołem! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o bardzo ciekawej książce Tomasza Pindela, Historie fandomowe. Jest to książka, którą zażyczyłam sobie bodajże 2 lata temu na urodziny, bo jak widać na załączonym obrazku, no ja też do kilku fandomów tutaj mogłabym się wpisać. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Czasami mi się wydaje, że może jednak nie najlepiej. W każdym razie Historie fandomowe to jest właśnie reportaż. Od tego trzeba by zacząć. Po pierwsze, to jest reportaż. Po drugie, jest to reportaż człowieka, który do fandomu, jak sam mówi, wyjaśnia we wstępie do tej książki, sam się nie zalicza. To jest dosyć istotne, bo mamy tutaj zatem spojrzenie człowieka z zewnątrz, który nie uważa się za fana żadnej marki. No i o fanach, o fandomie w Polsce postanawia napisać reportaż. Sam, jak powiedziałam, do środowiska nie należąc. No i tak, z jednej strony uważam tę książkę za bardzo dobrą, a z drugiej strony szalenie mnie rozczarowała. No ale od początku. Przede wszystkim Pindel w swojej książce skupia się na historii fandomu, na tym, jak on się rozwijał od lat 60., jak to się w ogóle w Polsce wszystko rodziło. No i tak, opowiada o pierwszym obiegu, czyli o oficjalnym obiegu literatury w PRL-u, opowiada o tak zwanym drugim obiegu, czyli tych książkach, które wydawano nielegalnie, bo legalnie cenzura nie pozwalała, bo wiemy wszyscy, jak to było. Papier też no, był jakby z przydziału, wszystkim rządziła władza. Wobec tego, jak nie byłeś po linii władzy, no to cię nie drukowali. Dotyczyło to wielu dzisiaj uznawanych pisarzy. No i właśnie oni byli wydawani w drugim obiegu. No i był tak zwany jeszcze trzeci obieg. No i to była właśnie ta literatura popularna w tamtych czasach ze względu na to, że no jakby popularność święciły książki Lema. U nas Pindel zwraca uwagę na to, że fandom zaczął się od miłośników literatury science fiction, no i to właśnie raczej takiego ciężkiego science fiction, intelektualnego science fiction, nazwijmy to tak, jaki serwował nam Lem. No i zwraca nasz autor tutaj reportażu uwagę na to, że ten fandom, ze względu na to, że skupiony był właśnie wokół science fiction, no to troszeczkę pozbawiony był kobiet. No i teraz tak, wszystko to byłoby bardzo ciekawe, gdybym ja tego nie wiedziała, bo o pierwszym, drugim, trzecim obiegu uczyłam się na studiach. Uczyłam się na studiach też o tym, o czym Pindel pisze w dalszej kolejności, to znaczy o upadku komunizmu i o tym, co się dzieje po roku 89, a dzieje się sporo. Bo o ile przed 89 literatura była taką odskocznią, była formą buntu, w związku z czym no, drugi obieg starali się czytać wszyscy, no, trzecim zainteresowane już były konkretne jednostki, ale ten drugi obieg, no, ludzie po prostu czytali, nazwijmy rzeczy po imieniu, ludzie czytali, czytali dużo i no i była to forma buntu też przeciwko władzy, to czytanie z drugiego obiegu. No i Pindel opowiada też o tym, co się dzieje po roku 89, o tym, że ci ludzie, którzy zajmowali się drugim i trzecim obiegiem, w związku z tym, że mieli doświadczenie, zakładali wydawnictwa, o tym, że wydaje się dużo, wydaje się szybko. Wszyscy zapewne kojarzymy te starsze książki w bibliotekach właśnie po roku 89 czy we wczesnych latach 90.
z koszmarnymi tak okładkami te książki fantasy czy science fiction. Opowiada też Pindel o tym, jak rozwijała się fantastyka, początkowo fantastyka, tak, potem nowa fantastyka czy fantastyka science fiction horror. O tym, jak rodziło się w Polsce zainteresowanie komiksem. O tym, kto ten fandom w ogóle zakładał, że fandom związany był też ze spożywaniem alkoholu. O czym nie wiedziałam? O tym na przykład nie wiedziałam, że pierwszy konwent odbył się w Poznaniu, z którym ja też byłam związana, bo studiowałam w Poznaniu, więc uznaje się historycznie, że pierwszy polski konwent odbył się w Poznaniu, czego zresztą teraz mamy pokłosie, bo największy polski konwent fantasy i science fiction i też jeden z największych w Europie również obecnie odbywa się w Poznaniu. Przyjeżdża na niego około 40 tysięcy ludzi, więc całkiem sporo. Pojawia się na targach poznańskich na Pyrkonie. No ale wracając do samej książki, opowiada też właśnie nasz autor o tym, że fantastyka jakby kształtowała ten rynek powieści i opowiadania science fiction i fantasy w Polsce, bo na początku właściwie, jeżeli ktoś z tej dziedziny chciał zadebiutować, to mógł zadebiutować właściwie tylko tam, a że redaktor naczelny zajmujący się prozą polską właściwie promował głównie mężczyzn, więc kobietom było trudniej. To też był ciekawy wątek, o którym nie wiedziałam i przyznam, że z ciekawością na ten temat poczytałam. Padają też konkretne nazwiska. Autor opowiada o tym, jak starzy kłócili się z nowymi, bo to wiadomo, zawsze w którymś momencie przychodzą nowi i mówią, że starzy nigdy nie mieli racji i że oni teraz wprowadzą swoje porządki. I tego też nie wiedziałam, że te siły właśnie rozkładały się tak, że do tych starych należeli właśnie redaktorzy fantastyki, a wśród tych nowych był Ziemkiewicz, był Grzędowicz, był Piekara. No i niestety wymieniłam trzy nazwiska, które ja owszem szanuję ze względu na ich wkład w literaturę polską, ale niestety nie mogę się pogodzić z tym, jakoś tak nie potrafię, że to polskie fantasy jest takie straszliwie prawicowe. I to jest dla mnie nie do przejścia, w związku z tym ja ani Grzędowicza, ani Ziemkiewicza, ani Piekary nie czytam. Jakoś tak nie umiem w polską fantastykę, nazwijmy to tak, co bardzo żałuję z tego powodu. No ale pojawiają się też takie nazwiska jak Ewa Białołęcka, jak szalenie inteligentna i oczytana Anna Brzezińska, która bardzo żałuje, zrezygnowała z prowadzenia wydawnictwa Runa i która poszła bardziej w stronę prozy dotyczącej powieści historycznej. A przecież doskonale wiemy, że zaczynała też od Babuni Jagódki. Zresztą wielu autorów, co tutaj też autor zwraca nam na to uwagę, Pindel zwraca na to uwagę, że wielu autorów zaczynało od fantastyki, żeby, nie chcę tutaj powiedzieć, wycofać się w stronę literatury poważniejszej, ale wycofać się w stronę literatury pięknej. Takim autorem jest na przykład Jakub Małecki, który też zaczynał od pisania opowiadań, horrorowych opowiadań.
a teraz jest jednym z, uznawany za jednego z najlepszych polskich autorów. Od fantastyki zaczynał też Ćwiek, który teraz przecież założył też własne wydawnictwo i raczej jest znany, powiedzmy, jako autor kryminałów, poszedł w tę stronę. No, więc z jednej strony to są te fragmenty, gdzie tych historycznych faktów dotyczących tego, jak rozwijała się literatura w PRL-u i po roku 89. No, znałam te fakty, bo uczyłyśmy się na studiach na ten temat dosyć dużo. Z drugiej strony liczyłam na trochę historii współczesnej dotyczącej rozwoju fandomu w Polsce, a w zasadzie no, wspomniane jest tylko, że autor pozwolił sobie na jedną wizycie na Perkonie, żeby sobie to obejrzeć, jak to w ogóle tutaj wszystko współcześnie wygląda. I za wiele niestety więcej na ten temat nie ma, a szkoda, bo mnie właśnie interesowałby nie tyle ten rys historyczny, bo ten rys historyczny mniej lub bardziej, ale raczej bardziej w zasadzie w związku z zawartymi tutaj informacjami to raczej znam, a chciałabym się dowiedzieć o tym, co współcześnie się dzieje, co miało miejsce po roku 2000, właśnie o rozwoju Pyrkonu, bo jakby powiedzmy, no, tego rozwoju doświadczałam na własnej skórze, bo pamiętam, kiedy Pyrkon to jeszcze były 2-3 tysiące ludzi stłoczonych w pewnej szkole na Dębcu, a teraz Pyrkon to już 40 tysięcy ludzi, czy nawet czasami troszeczkę więcej na Targach Poznańskich i ta impreza ma w ogóle inny charakter niż wtedy. No, ale... Dla autora niestety na Pyrkonie współczesny fandom się kończy, a jest tu w ogóle bardzo dużo psioczenia starych na nowych, że kiedyś to był fandom, a dzisiaj to jest jeden wielki żart i że kiedyś to się pisało książki i czytało książki, a dzisiaj to jakaś tam manga, anime i w ogóle same głupki. A to jest straszliwe spłaszczenie tematu, straszliwe spłaszczenie problemu, no bo fandom to niestety też problemy. Jak na przykład zgnojmy autora, który napisał coś, co nam się nie podoba, albo zgnojmy aktora, który dostał taki, a nie inny scenariusz i musi grać taką, a nie inną postać, a my po prostu doprowadzamy go do tego, żeby zlikwidował swoje konta w mediach społecznościowych. Także współczesny fandom, i to też ten fandom w Polsce, ma swoje problemy. No i o tym chciałabym też poczytać, a niestety dla Pindela, który jak sam powiedział i jak ja wspomniałam też na początku tej recenzji, jest człowiekiem z zewnątrz, a nie z wewnątrz. Chociaż okazało się, jak pojechał na Pyrkon, że też jest fanem. Bo okazało się, że nie wiem, tam chodziło chyba o jakiś komiks, który on czytał w latach 80. I też pobiegł po autograf i przekonał się, że sam potrafi być fanem, a nie tylko człowiekiem z zewnątrz. No, ale niestety jako dla człowieka z zewnątrz, dla niego współczesny fandom na Pyrkonie się kończy, no i to jest niestety nieprawda. Chciałabym, może... Ktoś się kiedyś pokusi o to, żeby stworzyć właśnie książkę o współczesnym polskim fandomie i wtedy ja ją bardzo chętnie przeczytam. A na koniec chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt, bo Pindel tutaj pisze o tym, że słowo fan powstało od słowa fanatyk, czyli fan to jest fanatyk jakiegoś tematu. Jak, tak jak mówię, na załączonym obrazku, czyli za moimi plecami widać. A ja chciałabym jednak swój wywód zakończyć konkluzją, że we wszystkim dobry jest złoty środek, a więc jeżeli jesteście fanami, to bądźcie fanami czegoś, a nie fanatykami. Także bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Książkę, mimo tego, że troszeczkę nie spełniła moich oczekiwań i mimo tych niedociągnięć związanych z
niepotraktowanie w należyty sposób tej części współczesnej. Szczerze polecam, bo jest pełna ciekawych faktów, więc jeżeli ktoś jest tym tematem zainteresowany, to mimo wszystko warto zajrzeć. A póki co serdecznie się z Wami żegnam, dziękuję, że byliście ze mną. Do następnego razu. Pa!